jeszcze kartę wziąć i... Teraz już będzie słychać. Czy rzeczywiście państwo konsultujecie z samorządowcami czy z samorządami te swoje działania? Bo ja trafiłem tu z samorządu, 17 lat się zajmowałem samorządem i komunikacją miejsko-gminną i nie przypominam sobie przez ostatnie 4-5 lat, żeby kiedykolwiek państwo zwrócili się do nas o konsultacje. Pełniłem też funkcję prezesa Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego i takich konsultacji nie było. Więc pytanie, czy państwo konsultujecie te swoje działania, bo program Złotówka do każdego kilometra to jest totalna porażka. To nie działa. To nie działa. Fundusz Dróg Samorządowych, panie ministrze, to jest wieloletni program realizowany przez kolejne rządy, więc to nie jest kwestia, że państwo przypisujecie sobie te zasługi. Taka jest prawda. Więc kończę pytaniem, jeszcze raz powtórzę je. Czy państwo konsultujecie te swoje decyzje z samorządami, bo ja nic o tym nie wiem, jako wieloletni samorządowiec. Najlepiej na to pytanie pana senatora mógłby odpowiedzieć pan prezes Płonka, jako prezes Zarządu Powiatów Polskich, z którym wielokrotnie rozmawiałem, jeżeli chodzi o Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wiem, że on jako starosta jednego z powiatów znajdujących się w województwie śląskim również z tego programu korzysta. Również z tego programu korzysta i to jest najlepszy przykład tego, że odbywamy konsultacje z samorządowcami i tam, gdzie jest to możliwe, wnioski z samorządów realizujemy. Jeżeli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych, no, szanowni państwo, nigdy w historii młodej Polski, nowej Polski od 1990 roku nie zdarzyło się tak, że w ciągu tylko jednego roku 6 miliardów złotych trafiło na drogi lokalne, 6 miliardów złotych środków rządowych. A w roku 2019 mamy z tym do czynienia. Rok 2020 to 3 miliardy 200 milionów złotych. My jesteśmy w tej chwili jako Ministerstwo Infrastruktury w trakcie szczytywania list, które trafiają z poszczególnych województw. Jeżeli one wszystkie będą przygotowane bez błędów, przekażemy je do pana premiera celem zatwierdzenia i myślę, że początek roku 2020 to ta decyzja pana premiera, która zostanie zatwierdzona i kolejne setki samorządów otrzymają wsparcie na modernizację dróg gminnych i powiatowych, a myślę, że też jesteście państwo w stanie przyznać, że wcześniej nie było programu, który umożliwiał samorządowcom, szczególnie tym uboższym, pozyskanie 80% wartości zadania. Fundusz Dróg Samorządowych dopuszcza taką możliwość. Wiem, że to szczególnie powiaty są z tego bardzo zadowolone, bo to powiaty mają duże problemy z wkładem na inwestycje, nie tylko drogowe, ale również inne. I proszę mi wierzyć, że odbiór Funduszu Dróg Samorządowych jest bardzo pozytywny. I nie było do tej pory programu o takiej skali właśnie jak Fundusz Dróg Samorządowych. Także to jest prawda o naszych działaniach, które jako Ministerstwo Infrastruktury prowadzimy, jeżeli chodzi o walkę, szeroko pojętą walkę z wykluczeniem komunikacyjnym.